pierwszych zajęciach wzięło udział 28 zawodników. Zabrakło Leonardo Rossi, Thabo Sele, Pedro Henrique, Franka Castaniedo oraz Lisandro Semedo. Pierwsza czwórka ma dołączyć do drużyny w najbliższych dniach. Semedo z kolei przebywa jeszcze na zgrupowaniu kadry Republiki Zielonego Przylądka. Trenowało trzech bramkarzy: Filip Majchrowicz, który wrócił z wypożyczenia z Cypru, a także Albert Posiadała i Michał Jerke. Gabriel Kobylak wrócił z wypożyczenia do swojego macierzystego klubu, czyli do Legii Warszawa. Kontrakt skończył się Damianowi Łukasikowi. Z wypożyczeń wrócili do Radomiaka Tiago Matosz i Dominik Sokół. Na pełnych obrotach trenował już Leandro Rossi, który wraca do zdrowia po kontuzji. Indywidualne zajęcia odbywali z kolei Rafael Rossi oraz Jan Grzesik. Do końca pierwszego tygodnia Zieloni będą trenowali dwa razy dziennie. Na przełomie czerwca i lipca Radomianie udadzą się na zgrupowanie do Sielanki w Warce. Tam zaplanowane jest kilka sparingów.